Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 117. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 76. Bóg dał się poznać w Judzie. Wielkie jest imię Jego w Izraelu. W Salem powstał jego przybytek, a na Syjonie jego mieszkanie. Tam złamał pioruny łuku, tarcze i miecz i zbroje. Jesteś pełen światła, potężniejszy niż góry odwieczne. Najdzielniejsi stali się łupem i śpią snem swoim, a ręce wszystkich odważnych pomdlały. Od Twojej groźby, Boże Jakuba, zdrętwiały rydwany i konie. "Jesteś straszliwy, i któż się ostoi w obliczu twego zagniewania? Ogłosiłeś z nieba swój wyrok. Przelękła się ziemia, zamilkła, gdy Bóg na sąd się podniósł, by ocalić wszystkich pokornych na ziemi. Nawet gniew ludzi oddaje ci chwałę, pozostałych po nim otoczysz opieką. Złóżcie śluby i wypełniajcie je przed Panem, Bogiem Waszym." Niech całe otoczenie niesie dary straszliwemu, temu, który poskramia ducha książąt, który sieje postrach wśród królów ziemi. Przed nami fragment drugiej księgi Samuela, od rozdziału trzeciego wersetu szóstego do rozdziału piątego wersetu dwunastego. Te rozdziały podkreślają przewodnią rolę Dawida jako jednoczyciela i silnego Wodza który z Bożą pomocą przekształca Izrael w Zjednoczone Królestwo. Pokazują również Dawida jako postać, która stara się działać sprawiedliwie i zgodnie z Bożymi przykazaniami, nawet w obliczu wyzwań politycznych i osobistych strat. W czasie trwania wojny między domem Saula a domem Dawida Abner zyskiwał na znaczeniu w domu Saula. Otóż Saul miał nałożnicę, której na imię było Rispa, córkę ai. Rzekł Izbaal do Abnera: Czemu to zbliżyłeś się do nałożnicy mego ojca? Te słowa Izbała wywołały wielki gniew Abnera. Zawołał: Czyż to ja jestem przywódcą ludzkich psów? Właśnie teraz, gdy okazuję przywiązanie domowi Saula, twego ojca, jego krewnym i przyjaciołom, i nie dopuszczam, byś wpadł w ręce Dawida. Ty doszukujesz się przestępstwa w sprawie tej kobiety. Niechaj to Bóg uczyni z Abnerem i tamto mu dorzuci, jeżeli nie dokonam tego, co Pan przyrzekł Dawidowi. Odbiorę Królestwo domowi Saula, umocnię natomiast władzę Dawida nad Izraelem i Judą, Dan do Berszeby. Iżbal nie mógł na to odpowiedzieć Abnerowi ani słowa z obawy przed Nim. Abner wysłał posłów do Dawida do Hebronu, aby go zapytali: "Czyj to kraj?" chcąc powiedzieć: "Zechciej zawrzeć ze mną przymierze, a wtedy pomogę ci w tym, by cały Izrael ku tobie się zwrócił." Odpowiedział: "Dobrze. zawrę z tobą przymierze, lecz stawiam ci jeden warunek, którego spełnienia od ciebie żądam. Mianowicie, nie będziesz oglądał mojego oblicza, jeżeli nie sprowadzisz mi Mikal, córki Saula, gdy przyjdziesz mnie zobaczyć. Dawid wysłał też posłów do Izbaala, syna Saula, żądając Zwróć moją żonę Mikal, którą nabyłem za sto napletków filistyńskich. Izbaal kazał ją więc zabrać od męża jej Paltiela, syna Laisza. Mąż szedł za nią, a towarzysząc jej aż do Bachurim, płakał. Abner rzekł jednak do niego: wróć się i zawrócił. Przeprowadził też Abner rozmowy ze starszyzną Izraela oznajmiając im: już dawno okazywaliście pragnienie, aby mieć nad sobą Dawida jako króla. Dokonajcie tego teraz, gdyż Pan dał Dawidowi taką obietnicę. Oto za pośrednictwem mojego sługi Dawida uwolnię lud mój Izraelski z rąk filistyńskich i z rąk wszystkich wrogów. Podobnie też tłumaczył Abner Benjaminitom. Potem udał się Abner, by donieść Dawidowi w Hebronie o wszystkim tym, co wydało się słuszne Izraelitom i całemu domowi Benjamina. Abner w towarzystwie dwudziestu mężczyzn udał się do Dawida do Hebronu, a Dawid wyprawił ucztę Abnerowi i jego towarzyszom. Wtedy Abner oświadczył Dawidowi: Zobowiązuje się, że pójdę zgromadzę wszystkich Izraelitów wokół pana mojego, króla. Oni zawrą z tobą przymierze i będziesz sprawował nad nimi rządy według swego upodobania. Potem Dawid odprawił Abnera, który odszedł w pokoju. Tymczasem, gdy słudzy Dawida wraz z Joabem wracali z wyprawy, przynosząc bogatą zdobycz, Abnera już nie było u Dawida w Hebronie, gdyż go odprawił, i tamten odszedł w pokoju. Po powrocie Joaba i całego wojska, które mu towarzyszyło, doniesiono Joabowi, że Abner, syn Nera, przybył do króla, a ten go odprawił, także odszedł w pokoju. Udał się więc Joab do króla i rzekł, coś ty uczynił, przecież przyszedł do ciebie Abner, dlaczego go odprawiłeś, że w ten sposób odszedł, czyż nie znasz Abnera, syna Nera? To on przyszedł cię oszukać i wywiedzieć się o Twych zamiarach i o Twych wszystkich przedsięwzięciach. Skoro tylko Joab wyszedł od Dawida, wysłał za Abnerem gońców, którzy zawrócili go od cysterny Sira, A Dawid o tym nie wiedział. Kiedy Abner wrócił do Hebronu, Joab odprowadził go do środka bramy pod pozorem, że chce z nim poufnie porozmawiać. Tam zadał mu śmiertelny cios w podbrzusze za krew swego brata Asachela. Gdy Dawid otrzymał o tym wiadomość, powiedział: Ani ja, ani moje królestwo nie ponosi winy przed Panem za krew Abnera, syna Nera. Niech odpowiedzialność za nią spadnie na głowę Joaba i na cały jego ród. Oby nigdy nie ustały w domu Joaba wycieki, trąd, podpieranie się laską, śmierć od miecza i głód chleba. A Joab i jego brat Abiszaj zamordowali Abnera. "Gdyż przez niego umarł ich brat Asahel w bitwie koło Gibeonu." Rzekł więc Dawid do Joaba i do wszystkich towarzyszących mu ludzi: Porozdzierajcie swe szaty, nałóżcie wory i podnieście lament przed zwłokami Abnera." Król Dawid postępował za marami. Kiedy Abnera grzebano w Hebronie, król głośno płakał nad grobem Abnera. Płakali też wszyscy ludzie. Król ułożył pieśń żałobną i zaśpiewał ją. Czemuż to umarł Abner, tak jak ginie nikczemnik? Wszak ręce twoje nie były spętane, ani nogi twoje nie były skute łańcuchem, jak napadnięty przez złoczyńców, umarłeś. Na to wzmogło się zawodzenie całego ludu. Gdy zaś zebrał się lud, usiłował wymusić na Dawidzie, by jeszcze za dnia spożył posiłek. Dawid jednak postanowił, Niech mi to Bóg uczyni i tamto dorzuci, jeśli przed zachodem słońca skosztowałbym chleba lub czegokolwiek. Kiedy doszło to do wiadomości ludu, uznał on to za słuszne. Wszystko zresztą, co uczynił król, uważał za słuszne. Wszyscy zebrani i cały Izrael przekonali się, że śmierć Abnera, syna Nera, nie została spowodowana przez króla. Król powiedział również do sług swoich. Czy wy nie wiecie, że zginął dzisiaj wódz i to znaczny w Izraelu? Tymczasem ja czuję się jeszcze słaby, mimo że zostałem namaszczony na króla. Ci zaś mężowie, synowie Serui, są dla mnie zbyt potężni. Niechże Pan odpłaci złoczyńcom według ich niegodziwości. Gdy syn Saula, Iżbal, otrzymał wiadomość o śmierci Abnera w Hebronie, opadły mu ręce, a wszyscy Izraelici przerazili się. Syn Saula miał dwóch dowódców wojska. Jednemu na imię było Baana, a drugiemu Rekap. Byli synami Rimmona z Beerot, z pokolenia Benjamina, bo i Beerot zaliczano do Benjamina. Mieszkańcy Beerot uciekli do Gittaim i zostali tam przybyszami aż po dzień dzisiejszy. Jonatan, syn Saula, miał syna Chromego, kiedy bowiem liczył lat pięć, nadeszła wiadomość o Saulu i Jonatanie z Izrael, a jego własna piastunka, wziąwszy go, uciekła. W popłochu ucieczki upadł on i został chromy. Nazywał się Meribal. Rekab i Baana, synowie Rimmona z Beerot, wybrali się w drogę i podczas dziennej spiegoty weszli do domu Izbaala. A on leżał, odpoczywając po południu. Oni weszli do wnętrza domu, jak gdyby chcieli odebrać zboże. Zadawszy mu pchnięcie w podbrzusze, Rekap i jego brat Baana uciekli. Weszli do domu. Iż Baal leżał w łożu swej sypialni. Ugodzili go i zabiwszy, ucięli mu głowę. Głowę tę zabrali i szli całą noc drogą Araby. Gdy przynieśli głowę Dawidowi, który był w Hebronie, oświadczyli królowi, Oto jest głowa Iszbaala syna Saula, twojego wroga, który czyhał na twe życie. Dzisiaj Pan zapewnił pomstę nad Saulem i jego rodem, Panu Naszemu, królowi. Tymczasem Dawid odrzekł Rekabowi i jego bratu Baanie, synom Rimmona z Beerot, oświadczając im. Na życie Pana, który wybawił moje życie z każdego niebezpieczeństwa. Tego, kto mi doniósł. Oto umarł Saul, myśląc, że przekazuje wieść radosną, kazałem pochwycić i stracić w Siklak. Tak nagrodziłem go za dobrą wieść. Cóż dopiero, gdy złoczyńcy zamordowali sprawiedliwego człowieka w jego domu, na jego łożu? Czy teraz nie zażądam od was odpowiedzialności za jego krew i nie zgładzę was z ziemi? Dawid więc rozkazał młodzieńcom, a ci ich stracili odrąbali im ręce i nogi i powiesili w okolicy stawu w Hebronie a głowę Izbaala zabrali i pochowali w Hebronie w grobie Abnera wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu oto myśmy kości twoje i ciało już dawno gdy Saul był królem nad nami ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela i pan rzekł do ciebie ty będziesz pasł mój lud Izraela i ty będziesz wodzem nad Izraelem. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. W chwili objęcia rządów Dawid miał lat trzydzieści, a rządził lat czterdzieści. Judą rządził w Hebronie lat siedem i sześć miesięcy. W Jerozolimie zaś całym Izraelem i judą rządził lat trzydzieści trzy. Razem ze swoimi ludźmi król wyruszył do Jerozolimy przeciw Jebusytom zamieszkującym tę krainę. Rzekli oni do Dawida, Nie wejdziesz tutaj, lecz odepchną cię ślepi i kulawi. Oznaczało to: Dawid tu nie wejdzie. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest miasto Dawidowe. Dawid w tym dniu powiedział Ktokolwiek pokona jebusytów, zdobywając przejście podziemne oraz ślepych i kulawych nienawistnych dla duszy Dawida, ten będzie wodzem. Stąd pochodzi powiedzenie Ślepiec i kulawy nie wejdą do domu. Dawid zamieszkał w twierdzy, którą nazwał miastem Dawidowym. Zbudował potem mur dookoła. Od Millo do wnętrza. Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo Pan, Bóg zastępów, był z nim. Hiram, król Tyru, wysłał posłów do Dawida z drewnem cedrowym, cieślami i murarzami, aby zbudowali Dawidowi pałac. Wtedy Dawid uznał, że Pan potwierdził jego królowanie nad Izraelem i że jego władzę królewską wywyższył ze względu na lud swój, Izraela. W obliczu oskarżeń o bluźnierstwo, diakon Szczepan opowiada przez rozległe przywołanie historii Izraela, podkreślając ciągłe działanie Boga w historii Jego ludu oraz ich częste odstępstwa od Niego. Przeczytajmy Dzieje Apostolskie, rozdział 7, wersety od 1 do 34. Czy to prawda? zapytał arcykapłan, a on odpowiedział. Słuchajcie, bracia i ojcowie. Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy żył w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie. I powiedział do niego: opuść ziemię swoją i rodzinę swoją, a idź do ziemi, którą ci wskażę. Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Haranie. A stąd po śmierci ojca przesiedlił go Bóg do tego kraju, który wy teraz zamieszkujecie. Nie dał mu jednak w posiadanie ani piędzi tej ziemi. Obiecał tylko, że dają w posiadanie jemu, a po nim jego potomstwu, chociaż nie miał jeszcze wtedy syna. Powiedział Bóg tak: Potomkowie twoi będą wygnańcami na obczyźnie, i przez czterysta lat cię ich będą jako niewolników, i będą ich krzywdzić. Lecz naród, którego będą niewolnikami, ja sam sądzić będę, mówi Pan. Potem wyjdą i będą mi służyli na tym miejscu. I zawarł z nim przymierze obrzezania. Tak urodził mu się Izaak, którego obrzezał dnia ósmego, a Izaakowi Jakub, a Jakubowi dwunastu patriarchów. Patriarchowie sprzedali Józefa do Egiptu przez zazdrość, ale Bóg był z nim i uwolnił go od wszystkich ucisków. I dał łaskę oraz mądrość w oczach faraona, króla Egiptu. A ten ustanowił go zarządcą Egiptu i całego swego domu. Nastał wtedy głód w całym Egipcie i Kanaanie, i wielka bieda, i ojcowie nasi nie mieli co jeść. Gdy Jakub dowiedział się, że w Egipcie jest zboże, wysłał ojców naszych pierwszy raz, a za drugim razem Józef dał się poznać swoim braciom. Faraon zaś dowiedział się o jego rodzie. Posłał Józef po Jakuba i sprowadził ojca swego i całą rodzinę w liczbie siedemdziesięciu pięciu osób. Jakub przybył do Egiptu i umarł on sam, jak i nasi ojcowie. Przeniesiono ich do Sychem i złożono w grobie, który Abraham kupił za srebro od synów Hamora w Sychem. W miarę jak zbliżał się czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi. Rozrastał się lud i rozmnażał w Egipcie, aż doszedł do władzy inny król w Egipcie, który nic nie wiedział o Józefie. Działał on podstępnie przeciwko naszemu narodowi i przymuszał ojców naszych do wyrzucania niemowląt, aby nie zostawały przy życiu. Wówczas właśnie narodził się Mojżesz. Był on miły Bogu. Przez trzy miesiące karmiono go w domu Ojca, a gdy go wyrzucono, Zabrała go córka faraona i przybrała go sobie za syna. Mojżesza wprowadzono w całą mądrość egipską i potężny był w słowie i czynie. Gdy skończył lat czterdzieści, przyszło mu na myśl odwiedzić swych braci, synów Izraela. I zobaczył jednego, któremu wyrządzano krzywdę. Stanął w jego obronie i zabiwszy Egipcjanina, pomścił skrzywdzonego. Sądził, że bracia jego zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, lecz oni nie zrozumieli. Następnego dnia zjawił się wśród nich, kiedy bili się między sobą i usiłował ich pogodzić. Ludzie, braćmi jesteście! zawołał. Czemu krzywdzicie jeden drugiego? Ten jednak, który krzywdził bliźniego, odepchnął go. Któż ciebie ustanowił panem i sędzią nad nami? zawołał. Czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? Na te słowa Mojżesz uciekł i żył jako cudzoziemiec w ziemi Madian, gdzie urodziło mu się dwóch synów. Po czterdziestu latach ukazał mu się na pustyni góry synaj, anioł pański, w płomieniu ognistego krzewu. Zobaczywszy go, Mojżesz podziwiał ten widok, lecz kiedy podszedł bliżej, aby się przyjrzeć, rozległ się głos pana. Jam jest Bóg Twoich przodków, Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba. Przeraził się Mojżesz i nie śmiał patrzeć. Zdejmij sandały z nóg, powiedział do niego Pan, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Długo patrzyłem na ucisk ludu mego w Egipcie i wysłuchałem jego westchnień i stąpiłem, aby ich wyzwolić. Przyjdź, pośle Cię teraz do Egiptu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.